zdrowia, szczególnie dla konserwatystów, i zdrowia moralnego tych żyjących w Ameryce, jak i żyjących w Polsce, czyli kim jest konserwatysta. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość, język i tradycja. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dlaczego konserwatyzm jest ważny? No konserwatyzm jest ważny, no bo w zasadzie ludzie przez tysiące lat, setki lat konserwatywnie podchodzą do pewnych rzeczy. Dlaczego podchodzą konserwatywnie? No bo widzą, co działa, co nie działa, tak? Wszelakie takie nowinki, że wszyscy powinni być bogaci i zdrowi zamiast biedni i chorzy, no to brzmi dobrze, no ale z praktycznego punktu widzenia, no to wiadomo, że jeżeli ktoś, każdy ma być bogaty, no to nie będzie każdy bogaty, tylko każdy będzie biedny, no bo wtedy ludzie, którzy pracują ciężko i sobie coś się dorabiają, a ktoś nie pracuje ciężko i się nie dorabia, no to żeby było równo, no to wtedy trzeba zabrać jednemu, aby dać drugiemu. No i konserwatywnie podchodząc do zagadnienia, no to ludzie mówią: pracuj ile możesz, to się wzniesiesz do góry. Socjaliści mówią: nie ma co pracować, zabierzemy tym, co mamy. No i później się kończy tak, że ci, co kiedyś byli ambitni, są coraz mniej ambitni. Ci, co najpierw ukradli innym, no to już później nie ma co kraść. No i mamy ZSRR, mamy PRL, mamy Wenezuelę teraz. No są przypadki, kiedy powiedzmy, ludzie mówią, że powiedzmy Chiny, komunizm chiński się udaje, no ale nie udaje się. Jak w tych Chinach, jak tam się pojedzie, no to 95% jest smród, brud i ubóstwo. Wielkie miasta są bogate, no ale pojechać gdzieś na wieś, no to tam siedzą i mają kurne chaty, gdzie srają gdzieś tam w wychodkach na zewnątrz, a w podłogi mają gliniane zamiast jakichś drewnianych czy metalowych, nie metalowych, wykładziny. No i teraz w Ameryce ten już parę filmików zrobiłem na temat tego socjalizmu nadchodzącego do Ameryki. No i czy on nadejdzie, czy nie nadejdzie, no to trudno przewidzieć. Myślę, że raczej nie nadejdzie, co najmniej w 2020 roku. No ale musimy uważać na Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, ona jest, ma ponad 70, to już jest taki wiek breżniewowy. Sanders ma 79 lat, Bernie Sanders, czyli taki komunista, który pojechał na swoje miesiąc miodowy, powiedzmy, do Moskwy, gdzie pił z innymi komunistami, miał teraz zawał, no i tak się człowiek zastanowi, jakim kretynem trzeba być, żeby wysuwać 79-letniego polityka, który jest w polityce od 50 lat, na to, żeby sięgał po prezydenturę, tak, no bo on we wrześniu będzie miał 69 lat. W przyszłym wrześniu, także koło 80, czyli teoretycznie pod koniec swojej prezydentury miałby 88, no to trzeba go już tam podpierać, tak jak Breżniewa. No i mimo wszystko jednak demokraci go wysyłają, czy sam się tam wysuwa. Miał ten zawał serca, no to teraz już tak troszeczkę odpadł. Biden ma 76 lat, jedna wielka awantura jest za tą Ukrainę. No chcą, demokraci chcą wywalić Trumpa za to, że się zapytał o bandytyzm polityczno-finansowy syna Bidena. Biden mówi: nic nie wiem, nic nie widziałem, nic nie słyszałem, a zdjęcia pokazują, gdzie był Biden, jego syn Hunter i dwóch ludzi z kompanii właśnie tej naftowej ukraińskiej. I on nic kompletnie nie wiedział o rzeczach, o takich rzeczach, że syn dostał 3 miliony dolarów, bo dostawał 50 tysięcy miesięcznie. No ale cyrk jest taki, że ścigać Trumpa, że on poprosił, żeby się zorientować, dlaczego Biden wpłynął na poprzedni rząd, żeby prokuratora wyrzucić. No i jest ta Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, koło 70, też staruszka. No ona jest biała, udawała Indiankę. Napisała w tych papierach, bo w Ameryce jest coś takiego do tej pory, punkty za pochodzenie. No jeżeli się gdzieś tam wpisze, że jest
się, no nie żółtymi, Chińczyków nie biorą, no ale jeżeli powiedzmy Murzynami albo Indianami, tymi lokalnymi z łukami, a nie z kropkami z Indii, no to dostaje się punkty za pochodzenie. No i ją przyjęli na uczelnię, ją przyjęli dlatego, że oszukała, że jest Indianką lokalną. No wariatka tłumaczyła, że jej babcia mówiła, że ona jest indiańską, amerykańską księżniczką, bo miała niby wysokie tutaj kości policzkowe, także, że i to jeszcze ona mówiła, jak miała 30-40 lat, także, że to jest no, smutne, że żeby dorosły człowiek w ten sposób opowiadał bajki innym dorosłym i myślał, że ktoś w to uwierzy. Te wszystkie są różne takie badania opinii publicznej. No to też jest te badania opinii publicznej, no to też jest jedno wielkie dziadostwo, bo badania opinii publicznej no i pokazują, że w Ameryce Trump przegrywa powiedzmy do Bidena. Biden ma 51% głosów, a Trump ma 41%. Że Warren przegrywa, powiedzmy, wygrywa z Trumpem 48 do 46. No problem jest taki, że te wszystkie badania opinii publicznej biorą ludzi, no i później oczywiście, że 80% demokratów mówi, że nie chce Trumpa, a chce Bidena, no w republikanie będą mówili odwrotnie, no ale jednak ta statystyka, te dane badań społecznych, no to są idiotyczne. No wiadomo, że statystycznie, jeżeli sprawdzą 1000 osób, no to tam powinno być plus minus 3% błąd, no ale jeżeli się wybiera dwie grupy i jedna grupa ma bardzo mocne zdanie, a druga bardzo często się nie wypowiada na ten temat, no bo niestety ta poprawność polityczna w Ameryce jednak zagłuszyła tą wolność wypowiedzi. No, znaczy nie tyle wolność wypowiedzi, co chęć wypowiedzi, tak? No bo to jest taka cicha wewnętrzna emigracja, że ludzie robią swoje i wybierają, ale dużo nie mówią. No i ta Elizabeth Warren, ona przyjęła pozycję totalnego socjalizmu, totalnego rozdawnictwa. Ona idzie z pełną siłą, że mówi, że wszystko musi być za darmo, tak? No i nikt nie słyszy, że za darmo to znaczy potężne podatki. Już normalni ludzie zrozumieli, że żeby dostać powiedzmy 500, no to trzeba zabrać 700, tak? Albo 1200. No i tyle tylko, że jednym się daje, drugim zabiera, tak? Także normalny człowiek to rozumie, że w zasadzie powinien zarabiać jak najwięcej, oddawać podatków jak najmniej i jeżeli sam sobie poradzi naokoło siebie i swojej rodziny, no to cały naród, całe państwo będzie jakoś egzystowało. Ale wprowadzenie w amok ludzi, że będzie się dawało, tak jak w Wenezueli. No Wenezuela to chociaż co najmniej miała tą ropę. Miała tą ropę, mieli co rozdawać. Później ropa spadła na pyski, bo między innymi Ameryka się wzięła za wydobywanie oleju, gazu i tak dalej, łupkowego. Czyli Ameryka dopracowała tą technologię, że tam wchodzą, rozbijają tam najróżniejsze skały, nie skały pod spodem, wpuszczają jakieś chemikalia, wodę i to wszystko wyciska i jest od groma tej energii. Ta ilość ta kaloryczna, energetyczna to jest nieprawdopodobna. Później to skraplają i tak dalej, i tak dalej. Także zapotrzebowanie na olej jest małe. No a Elizabeth Warren przychodzi i mówi tak, pozamykam wasze kopalnie. No to już wszyscy ci w tym tak zwanym pasie rdzy, czyli to jest w Ameryce, to się mówi ten Rust Belt, czyli Pensylwania, Kentucky, no te Apalachy w zasadzie jak idą, jak tu jest Ameryka, tu jest Atlantyk, tu jest Pacyfik, no to tutaj są Rocky Mountains, czyli góry skaliste, a tutaj są Apalachy.
na dole jest powiedzmy Florida, na górze jest Kanada. No i wszyscy komuniści, socjaliści, no to krzyczą, że koniec z górnikami, pozamykamy. Krzyczą też koniec nawet z tą energią jądrową, atomową, no bo to też potrzeba dużo różnych tych, te yellow cakes, czyli taki materiał, żeby w te, ta elektrownia miała ten materiał promieniotwórczy. No i zamykają, i to wszystko zamykają, stalownie pozamykali, no bo było zanieczyszczenie. Ogólnie Amerykę wykończyło Ministerstwo Środowiskowe i wszyscy ci zieloni zabili tą produkcję. Także w Pensylwanii do tego rodzaju rzeczy, Pittsburgh, Filadelfia, no to tam, gdzie produkowali ludzie, no to z reguły to były takie bastiony demokratów, no ale teraz ludzie po prostu widzą, że chcą pracować i powinni pracować, i nie ma potrzeby, żeby Chiny produkowały wszystko za bezcen i żeby oni kupowali wszystko dużo taniej, no ale kupując dużo taniej, jak nie ma się pensji, no to co można kupić, tak? To musi być jakiś balans. Teksas nigdy się nie przemieni w socjalistów, komunistów, no bo oni mają tam tyle wydobycia tego gazu i ropy, że po prostu, jeżeli prezydent czy prezydentowa przychodzi i mówi, że będzie wszystko zamykała, no to nikt tego nie słyszy. Elizabeth Warren też chce zlikwidować ubezpieczenie prywatne, no bo w zasadzie teraz w Ameryce jest 120 milionów ludzi, którzy płaci podatki. No jak płaci podatki, no to powiedzmy pracuje. No i praktycznie 99% ludzi, którzy pracuje, no to ma ubezpieczenie społeczne, nie społeczne, ma ubezpieczenie lekarskie od pracodawcy. Takie ubezpieczenie kosztuje 20 tysięcy rocznie na rodzinę. Powiedzmy, jeżeli jest pracownik, współmałżonek czy współmałżonka, no i dzieci, no to jest tam 20-22 tysiące rocznie, czyli też prawie 2 tysiące miesięcznie, z czego pracownik płaci około 10-20%, czyli powiedzmy 2 do 4 tysięcy rocznie sam jest, się płaci. No i później są różne takie udział własne, jak się idzie do lekarza, to tam jest za wizytę powiedzmy $25, lekarstwa 5, 10 czy 15, jak się idzie do szpitala, no to udział własny jest tam 100, 200 czy 300. Jeżeli jest jakieś pogotowie, no to tam jest powiedzmy do 500 i tam zwracają i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko, te prywatne ubezpieczenia ludzi, którzy pracują, to jest wszystko dokładnie zrobione. Dochodzi do tego też opieka dla dzieci do lat 12, no to jest właśnie w ramach tych stanowych. Ludzie u swoich rodziców to mają ubezpieczenie do 26 roku życia, także że w zasadzie kiedyś to było, jak kiedyś się uczyli, a później to zrobili, że po prostu czy się uczyli, czy się nie uczyli, to do 26 roku. Ludzie, którzy są na Social Security, czyli na tym ubezpieczeniu społecznym przymusowym od 62 roku na wcześniejszej emeryturze, a od 67 lat na tej normalnej emeryturze, no to też mają ten Medicaid i Medicare, czyli to jest te państwowe, także wszyscy ci emeryci to mają to ubezpieczenie. Także, że jeżeli Elizabeth Warren jako prezydentka mówi, że wszyscy mają mieć ubezpieczenie, łącznie z nielegalnymi emigrantami, no to Ameryka nie patrzy to na to, że 56 czy 60% to mówi, że nie chce z państwowego ubezpieczenia, 40% mówi, że chce, czyli dużo ludzi chce, żeby było państwowe ubezpieczenie. No nie wiadomo jest, czy oni płacą teraz, czy nie płacą, czy im się wydaje, że będzie lepiej, ale 62% Amerykanów mówi, że nie chcą ubezpieczać tych, którzy tu są nielegalnie.
30% mówi z jakiegoś powodu, że chce. No ale to w tych badaniach opinii publicznej wypadałoby się zapytać, czy jest się obywatelem, tak? No bo jeżeli się mówi, że masz jakąś opinię i zajmuje się stanowisko w stosunku do czegoś, mając bardzo ciężki zainteresowanie w tym, tak? No bo ciekawa sprawa też jest z obywatelstwem. Jest 14 poprawka do konstytucji o tym, kto jest obywatelem. No, obywatelem to jest ten każdy, kto się urodził w Ameryce oraz ten, który jest naturalizowany. No i dlaczego to tak było? No bo były te problemy z niewolnikami. Jak było dużo murzyńskich niewolników, to Ameryka nie wiedziała, co z nimi zrobić. No i kongres w zasadzie uznał, że jeżeli tu jest urodzony, no to nie jest Afrykańczykiem, tylko jest Amerykaninem. I o to chodziło. Jedna z tych 14 poprawki do konstytucji, sekcja druga czy trzecia, to tam ciekawe jest, kto może powiedzmy głosować. No i tam jest napisane, że nie mogą głosować Indianie. No ale to jest ciekawe, że bardzo dużo takich antyamerykańskich ludzi to wspomina, że Indianie nie mogli głosować. No ale to cała linijka brzmi Indianie, którzy nie płacą podatków. Czyli w zasadzie jeżeli Indianie nie płacą podatków, no to nie mają prawa głosować, no ale to znaczy, że Indianie, którzy płacą podatki, w zasadzie nic nie ma przeciwwskazań. No i to jest cały ten problem w Ameryce, że prawa wyborcze, no to mają wszyscy. Kiedyś to właśnie mieli tylko prawa ci, co mieli udział w utrzymaniu społeczeństwa, a kto utrzymywał społeczeństwo, no ci, którzy płacili podatki. Także, że powiedzmy, jeżeli kobiety nie płaciły podatków, no to też nie miały prawa głosowania. Dlaczego też kobiety nie miały prawa głosowania? No bo nie były wysyłane na wojnę. Także jeżeli nie były wysyłane na wojnę i nie płaciły podatków, no to jako społeczeństwo dochodziło do wniosku, łącznie część z kobietami. One nie były skłonne albo chętne płacenia podatków, ani biegania z karabinem, jeżeli trzeba by było chronić naród. Także to też jest dużo ludzi, którzy sobie po prostu nie zdaje sprawy z podstaw, jak to wszystko działało. No, dobrze by było, jakby głosowali tylko ci, którzy partycypują w tym budżecie. No bo dzielić budżet to są wszyscy chętni, ale jednak wrzucać do budżetu, no to nie ma chętnych. No i Elizabeth Warren właśnie ten budżet rozparcelowywuje, no bo obiecuje te leczenie, szkolnictwo obiecuje, nie dość, że obiecuje jeszcze zwroty wszelakiego rodzaju. No i czy ta kobieta ma szansę? No wygląda na to, że jest wystarczająco dużo wariatów w Ameryce. Także jeżeli jesteś Polakiem, nie bądź wariatem. Nie głosuj na socjalizm, przerejestruj się na independent, czyli na niezależnego, jeżeli jesteś zarejestrowany demokratą, ale zmień swoje stronnictwo polityczne na republikanów, no i głosuj na republikanów. Elizabeth Warren to jest jedna wielka oszustka. Cała partia demokratów, no to się zamieniła w jednych wielkich komunistów, obiecują co tylko mogą. Jeżeli im się to uda, no to ta Ameryka padnie. Elizabeth Warren, ona krzyczy ciągle, że będzie opodatkowywała super bogatych. No, ona troszeczkę się ugina Aleksandrii Ocasio-Cortez, takiej 28-letniej socjalistki z Nowego Jorku. Ona się po prostu, mając 60 lat, będąc biała, będąc w polityce od tylu lat, boi się, że ją wywalą po prostu, wykolegują młode wilki. No i młode wilki nadchodzą i ją zagryzą. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek. Wysyłaj, polecaj gdzieś można. Na Facebookach, na Wykopach, gdzie się da. Pisz różne swoje komentarze. Odpowiadaj. I do następnego codziennego filmiku. Myślę, że ten też będzie zdemonetyzowany.